Dzień dobry dziewczyny, zapraszam dzisiaj Was na takie domowe spa z La Rose. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię wstawać wcześnie, zanim jeszcze dziewczynki się obudzą, żeby wykorzystać do maksimum cały dzień i usłyszeć piękny śpiew ptaków. Poranek, zabieram się do łazienki, oczywiście mycie zębów na samym początku, bo kto ich nie myje. Pierwszym krokiem w mojej porannej pielęgnacji jest oczywiście odświeżenie buzi, umycie. Tutaj akurat delikatna pianka myjąca Kloshi. Pianka o bardzo delikatnej i mega wydajnej konsystencji. Świetnie nawilża moją skórę, oczyszcza. Czas na kawę. Bez kawy dzień jest dniem straconym, więc samego rana robię sobie w ekspresie kawę. Łykam suplementy, które mam, m.in. kolagen, kurkuma i piperyna, które pochodzą z Noble Health, oraz Hair Care Panda, kapsułki na włosy. Tak, tym razem wzięłam suplementy na czczo, natomiast od tego momentu już później suplementy lądują po prostu w trakcie posiłków, aby się lepiej wchłaniały i nie obciążały żołądku. Z kawusią zasiadam przy toaletce i zabieramy się za kolejny etap pielęgnacji. Tym razem tonizuję skórę mgiełką antyoksydacyjną z marki Eosi, która zapewnia naturalną ochronę przed zanieczyszczonym powietrzem. Fajnie tonizuje, rozjaśnia i rewitalizuje każdy rodzaj cery. Bardzo fajnie pachnie i ja muszę Wam powiedzieć, że ja zawsze tego typu produkty psikam sobie na bacik, aby po prostu nie marnować produktu. Kolejnym krokiem w mojej pielęgnacji jest oczywiście krem i tym razem sięgnęłam po krem marki Basic Lab, krem nawilżający do twarzy, który zawiera m.in. allantoinę, masło shea, trehalozę i pantenol. To jest bardzo fajny, treściwy kremik, który szybko się wchłania, zostawia skórę bardzo miękką, delikatną, super nawilżoną i on również dzisiaj posłuży mi jako baza pod makijaż. Kolejnym krokiem przeprosiłam się z produktami pod oczy Basic Lab, czyli serum peptydowe o wodno-żelowej konsystencji na bazie 10% argireliny, kwasu hialuronowego i niacynamidu. Kofeina bardzo fajnie tutaj w tym serum stymuluje mikrokrążenie i redukuje obrzęki, zasinienia po na przykład nieprzespanej nocy. No i to była moja baza pod makijaż. Tutaj akurat wykonuję bardzo szybki, lekki, rozświetlający makijaż z moim ukochanym ostatnio podkładem Elever Cosmetics. Uwielbiam. On ma również SPF 50, więc będzie się świetnie nadawał teraz na te lżejsze dni. No i nie byłabym sobą, gdybym się nie spsikała jakimś zapachem i tym razem Made in Lab 21 i jest to odpowiednik DKNY, czyli te piękne zielone jabłuszko. Och, muszę Wam powiedzieć, że po całym dniu urzędowania i tak dalej, jak jestem... Nawet czy jestem wymalowana, czy nie jestem wymalowana, najlepszy moment w ciągu dnia, w ciągu doby to jest wieczór, kiedy mogę po pierwsze tak ściągnąć rzęski, półeczki moje, zmyć makijaż i się zrelaksować. Owszem, bardzo uwielbiam makijaż, bardzo lubię podkreślać swoją urodę makijażem, ale najlepszy moment, nie wiem, chyba do tego gdzieś tam, wiecie co, dorosłam. Pamiętam jeszcze dobrych kilka lat temu w ciągu dnia, jak się wymalowałam, to mogłam w makijażu chodzić po prostu do samej nocy, do momentu, aż pójdę spać. Ale w tym momencie po prostu marzę, żeby zmyć ten makijaż. Nie wiem, tak muszę Wam przyznać się, że naprawdę ogromną, ogromną frajdę sprawia mi pielęgnacja. Czerpię z tego naprawdę masę przyjemności. Widzę, że moja skóra mi... O, tak, zostały mi tutaj resztki, kreski, także zaraz idę, zabieram Was jeszcze do łazienki, pokażę Wam moją wieczorną pielęgnację. Jak widziałyście, u mnie w tym momencie taka rutyna pielęgnacyjna, jeżeli chodzi o poranek, to jest przede wszystkim fajne odświeżenie, tonizacja, raczej jakiś lekki kremik. A jak przychodzi wieczór, wieczór to jest taki moment w ciągu dnia, kiedy mogę ten rytuał taki pielęgnacyjny sobie troszeczkę przedłużyć. I w zależności, czy albo uśpię Antosię wcześniej,
Albo po prostu wieczór mam bardziej luźniejszy, to jeszcze ona sobie tutaj bawi się, a ja sobie robię po prostu zabiegi pielęgnacyjne. W tym momencie idę zmyć makijaż i jeszcze dzisiaj chciałam sobie przetestować, słuchajcie, bańki do masażu twarzy. Nigdy nie używałam, aczkolwiek Antosia się już nimi bawiła i ostatnio mi odcisnęła, już Wam pokażę, o tak, taką mamy banieczkę. Skrystalowe. Mamy dwie takie banieczki do masażu twarzy. One bardzo fajnie pobudzają układ między innymi krwionośny, czyli takie krążenie pobudza, skóra jest napięta, pobudza nasze włókna kolagenowe do produkcji kolagenu właśnie. I ostatnio Antosia mi zassała tak tą w tym miejscu, tak mi zassała tą bańkę. Może nie wiem, może 2 minuty niecałe miałam ją na sobie. I później przez kilka dni miałam tutaj taki odcisk. Także zabieram się za demakijaż. Już pragnę pościelić łóżko, zmyć makijaż, nałożyć sobie maskę, wypielęgnować się i po prostu błogi relaks. No oczywiście wieczór. Zaczynamy od zapalenia świeczki. Tutaj nasza świeca sojowa o zapachu pięknej magnolii, goździka i cytrusów. No klimacik musi być, ja kocham świece, najchętniej to bym je paliła cały rok. No i zanim pójdę do łazienki wykonać kolejny etap w pielęgnacji i demakijaż, zasiadam przed moją toaletkę, ale muszę Wam powiedzieć, że ten zapach od Alvernum, brazylijska pomarańcza, to pachnie po prostu obłędnie. Te patyczki zapachowe w tym aromacie, no po prostu miodzio. Tak prezentuje się moja toaletka. Muszę Wam powiedzieć, że ostatnio więcej jest na niej pielęgnacji niż kosmetyków do makijażu. No cóż, przechodzimy do łazienki. Moje ukochane masełko do demakijażu z Pyeongchang-gyul, które słuchajcie, notabene znajdziecie m.in. w moim pudełku czerwcowym z I Love Box. Także serdecznie Was zachęcam do śledzenia moich profilów, ponieważ będę Wam co nieco zdradzała właśnie tej zawartości. No to masełko przepięknie zmywa makijaż. Jest to taki pierwszy etap demakijażu. Nie wyobrażam sobie demakijażu już bez tego produktu. Fajnie rozpuszcza nawet wodoodporny makijaż. Kolejny krok, kolejny raz pianka Kloshi, żeby zmyć wszystkie pozostałości po makijażu. No i oczywiście sięgam po moją ukochaną obecnie szczoteczkę soniczną marki Dermofuture. Przeprosiłam się z nią, bo ona rewelacyjnie oczyszcza, skóra jest naprawdę bardzo fajnie wygładzona, a przez te wibracje oczywiście wszystko się tutaj nam pobudza, jest super ukrwiona skóra. No i kolejnym etapem jest kąpiel. Kolejnym krokiem jest mydło czarne od Nakomi. Jest to takie marokańskie mydło, które jest wytwarzane z czarnych oliwek i oleju oliwnego i ma postać właśnie takiej ciemnej pasty. No i ono posiada taki specyficzny, naturalny zapach. Natomiast to mydło cechuje się wysoką zawartością witaminy E. Ono bardzo fajnie oczyszcza, tylko trzeba je zostawić na ciele tak mniej więcej do 5-10 minut. No i skóra po umyciu tym mydłem jest bardzo oczyszczona i wygładzona. No i jestem już z powrotem przy toaletce. Kolejnym krokiem jest maska. Kocham maski i tym razem 10-minutowa maska ratunkowa od Alchemie. Ona posiada m.in. jedwab z owsa, ekstrakt ze złotej algi, masę prebiotyków i probiotyków. Ją wystarczy nałożyć na 10 minut. I skóra po zmyciu jest naprawdę bardzo gładziutka, delikatna, miękka i nawilżona. No i ostatnim elementem jest nałożenie jakiegoś intensywniejszego, konkretniejszego produktu na noc. Tym razem serum antyoksydacyjne z witaminą C od Kloshi, które wzmacnia ściany naczyń krwionośnych, zmniejsza zaczerwienienie skóry. No witamina C w kosmetykach jest po prostu must have'em, dziewczyny. I tym razem wypróbowałam świetne bańki do masażu twarzy od marki Krystalowe. Dzięki regularnym takim zabiegom pobudzacie krążenie krwi i dotleniacie tkanki,
a drenaż limfatyczny wspomoże usuwanie toksyn. Usuwa też opuchliznę. Muszę Wam powiedzieć, że to jest bardzo, bardzo przyjemny zabieg. No i od momentu, kiedy dostałam te bańki, to używam je praktycznie codziennie, w międzyczasie oglądając sobie po prostu jakiś film. No i ja ten masaż bańkami robiłam na tym właśnie serum antyoksydacyjnym z Kloshi. No i tutaj jeszcze na noc oczywiście z powrotem lądują kropelki od Basic Lab, czyli to serum peptydowe, które ma bardzo fajne działanie nawilżające. No ale czym byłaby pielęgnacja wieczorna bez pielęgnacji ciała? No i tym razem Senel, balsam do ciała ujędrniający i muszę Wam powiedzieć, że on... Ten balsam naprawdę świetnie nawilża skórę i zostawia ją taką miękką. No i tym akcentem odpalona świeczka, jakiś film. Uciekam do łóżka, a Was zachęcam do zerknięcia w opis pod tym filmikiem i koniecznie dajcie mi znać, czy filmik Wam się podoba. Ściskam Was serdecznie i buziaki, do zobaczenia.